Słuchajcie, ta piosenka się nazywa, ta piosenka jest, takie bardzo ładne słowo się nazywa. Nie, to słowo jest. Epitafium, dobrze mówisz. Epitafium, bardzo dobrze. Ta piosenka to jest rodzaj epitafium. Swoją drogą, jest gdzieś Igor? No właśnie, gdzie jest Igor? Nie ma Igora, tak? Igor zniknął? O, Igor Biały. Igor? Igor jest proszony na scenę w kolejnym kawałku. Także ta piosenka jest to rodzaj epitafium, piosenka się nazywa Anioł Miłosierdzia. Jedną ręką twoją rękę, drugą za twój portfel trzyma. Zniesie za ciebie toast, później za plecami przeklina. Za duchu szpitalnego pokoju upewnić, że twoje łoże jest wygodne. Będzie śmiać się do łez i przeprowadzi cię na drugą stronę. Nie jest łatwo, czasem ręce można pobić. Lecz mówią, że przecież nikt swej roboty nie lubi. Mówi, nie miej pretensji, że robi to dla pieniędzy, skoro nikt nie robi tego z dobroci serca. Anioł miłosierdzia. Miłość jest naprawdę tylko korzystną dla obu stron umową. Czasem musisz dopłacić, by ktoś ją zawarł z tobą. I każdy, którego spotykasz, pełni jakąś rolę. Prorocy, co wyznaczają przyszłość, i ten dziad, który ci wczoraj wskazał drogę. Jesteśmy pozostałością dawnych gwiazd i podróżujemy przez wszechświat od miliardów lat. Bo zapomnij o miłości, życie to tylko przesuwanie prochu z miejsca do miejsca. Anioł miłosierdzia. Człowieka można tylko ocenić w obliczu bólu i znielizny, bo tylko dury może być w tym życiu szczęśliwy. I całe złoto i kosztowności, które w życiu osiądziesz prędzej czy później, przejmą je twoi wrogowie. Jest gdzieś najpiękniejsza góra, pełna zrozumienia i miłości. Lecz nie zdążysz wejść na nią do końca wieczności. Bo zapomnij o miłości, życie to tylko przesuwanie prochu z miejsca do miejsca. Anioł miłosierdzia.